Stoi na stacji lokomotywa. Na ulicy Batorego można wybrać spośród 3 stopni czyszczenia. Szło trawnikiem coś strasznego. Nigdy nie przesuwać haka ręką. Opowiadają o Kraszewskim, że siedział kiedyś nad kartką, na której napisał był zmierzch i nie szło mu strasznie. W końcu podarł tę kartkę i napisał świtało. To jest rodzaj niestety dewiacji. Ale mówiąc serio, uważam, że nasza kultura to nie tylko kultura grubych książek, ale to też kultura zdań. Jak czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Witam serdecznie, dobry wieczór. Ja już tu dzisiaj miałem zaszczyt czytać dzieciom. Chciałem je przestraszyć, przeczytałem im instrukcję obsługi piekarnika. To tak jak mój Kubuś Puchatek bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły czwartek. Oj panie, strach! Czego strach? Baba mnie za plecy chwyta. Stanęli więc i oćwiczyli babę. Aż go ona znowu za nogę szarpnęła. Znowu więc dali jej cięgi i była spokojna. Sobie logistyka, muszę okulary znaleźć, kurczę. Tak zobaczył książki u mnie w domu i powiedział, słuchaj, ty to wszystko przeczytałeś, bo to jest takie typowe pytanie, które zadają ludzie, którzy widzą tyle książek. Ja mówię, nie. Wszelako w tej książce dziwne jest materii pomieszanie. No oczywiście, że nie, ale wiem, co jest w której książce. Wiesz, co jest w której książce? Ja mówię, no tak, wiem. Ja jestem tylko tym akuszerem pana myśli. A i to nie jestem pewien, czy to... Cholera! Zmierzam do tego, że czasem są te rafy, które warto pokonać, nawet jak się tam trochę poturbuje. Większą przyjemnością od czytania książek w domu dla mnie jest tylko czytanie książek w bibliotece tutaj. Jadia se wali akotouli. I stąd ludzie wiedzą na świecie, na co dzwonki potrzebne. I pamiętajmy zawsze, kiedy mamy chwilę czasu, albo jesteśmy zmęczeni, albo życie nam doskwiera, że zawsze jest taka jedna książka, która na nas czeka. I nie przestawajmy jej szukać. Życzę Państwu miłych snów. Dobranoc.